Ksiądz Gobisz u nas w regionie najbardziej znany jest jako twórca, współtwórca duszpasterstwa mniejszości niemieckiej w naszej diecezji i twórca biblioteki Caritas, biblioteki Eichendorfa i jej wieloletni dyrektor. I to właśnie o tej bibliotece, o jej początkach, o początkach tej działalności jest nowa książka Przedziwne są drogi pańskie. Nie chodzi o jakieś, żeby tutaj teraz zrobić jakąś wielką publikację na temat księdza Gobisza, tylko chodzi o to właśnie, jak przedziwne są drogi pańskie. Tutaj na ekranie widzimy 65 i 30 lat tych przedziwnych dróg pańskich. No więc oczywiście przede wszystkim będę się starał, żeby tutaj przedstawić, przypominać te przedziwne drogi pańskie, jeśli chodzi o 30-lecie bibliotek naszych, karitasowych. A 65, no to jest akurat jutro, przypada rocznica właśnie, że 65 lat temu w Opolu biskup częstochowski, bo w Opolu nie było biskupa, w czasach, kiedy były rozruchy w Poznaniu, byliśmy niepewni, czy w ogóle dojdzie do tych święceń. No więc, a było nas bardzo dużo, 67 kandydatów, diakonów do tego święcenia kapłańskiego. Dzisiaj jeszcze nas zostało około 8. Między nimi tutaj także w Staniszczach Małych ksiądz Józef Cichoń, to jest też rocznik, proszę o nim też pamiętać. No więc mamy tutaj tak, to jest Katedra Opolska, 17 czerwiec właśnie, dzień naszych święceń kapłańskich, po 5 latach studiów. Tutaj to jest kościółek, to jest moja pierwsza miłość proboszowska, czyli co? Wawelno, tak jest. Wawelno, prawie w środku Europy położone i tam aż 14 lat ze mną wytrzymali. No i potem mnie tutaj posłali dosyć niespodziewanie do tej wspaniałej bazyliki. Widać, że było tyle wiernych, że jeszcze stawali na zewnątrz. No więc naprawdę pobożny lud w tym królowskim. I zaraz zaśpiewamy teraz sobie. Jest droga, która wiedzie nas, aleluja. Ale to jeszcze możemy siedzieć, bo dopiero żeśmy usiedli przecież. Nie? Prosimy. Ta piosenka, ona bardzo pięknie oddaje dzisiejszy nasz sens naszego spotkania. Jak Pan Bóg właśnie prowadzi nas przez życie. Na drogach Bożych prowadzi Pan Bóg człowieka nie w pojedynkę, ale wspólnie z siostrami i braćmi. Dlatego dzisiejsza uroczystość jest także wdzięcznym wspomnieniem wszystkich, którzy przez 30 lat mi towarzyszyli. Chodzi właśnie o tą działalność, oczywiście biblioteczną. No i teraz spróbujmy troszeczkę popatrzeć, jak to się zaczęło wszystko. Tutaj, no, ten stan przedziwnych dróg pańskich. Rozpoczynamy od przypomnienia, że przecież byliśmy wtedy 45 lat już w Polsce Ludowej. Przewodziła Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Według wskazań oczywiście Marksa, Engelsa, Lenina i Stalina. Pokój, socjalizm, praca, no i dobrobyt. To przede wszystkim było hasło. Na pewno wielu jeszcze żyje tym hasłem. A Pan Bóg i Ewangelia jest niepotrzebna. Będzie raj na ziemi. No, zobaczymy. O, jesteśmy w Koronowskim, w tym niby socjalistycznym raju. Piękny sklep, kafelko, dalej nawet dwie. No, co tu widzimy? Dwie wagi. Czyli jest wyposażenie super. Nie ma już kapitalistów, obszarników, wszystko jest nasze. Ale po latach socjalistycznej gospodarki brak jest wszystkiego. No i tutaj pamiętam, był odpust w Zawadzkim i wychodzimy z kościoła i wtedy tam
na tym budynku naprzeciwko kościoła ogromny taki band, strajk, czyli sprytni hutnicy wykorzystali czas, że ludzie byli w kościele i potem właśnie widzieli wszyscy, jak byliśmy, że protestują ci żądając chleba i wolności. Całe szczęście, że ogromna akcja pomocy z krajów kapitalistycznych, zwłaszcza parafii świętego Franciszka w Ochtalu i świętego Bonifacego w Düren, szukali głodnych, którym trzeba pomóc. Parafie, które właściwie, no, zaraz zobaczymy, z wyjątkiem Düren, nie mieli z nami specjalnych kontaktów. Ale już w stanie wojennym ksiądz proboszcz z Ochtalu, który dowiedział się, otrzymał adres naszej parafii od brata kardynała Limana z Pax Christi, który mnie jeszcze odwiedził kiedyś w Awelnie, i on sam przywiózł 2 tony żywności, lekarstw. I to była zima gorąca. Mieli kłopoty oczywiście z tym stanem wojennym, ale dojechali. Tak się to zaczęło. No a w Düren, parafia świętego Bonifacego, Bonifacius, taka parafianka Ingeborg Fierwe. I tu właściwie już jest ciąg dalszy tych przedziwnych dróg pańskich. Mianowicie ta pani, taka bardzo aktywna też w parafii, pochodziła tutaj z Otmic, była córką kierownika szkoły w Staniszczach Małych. Nazywał się ten ojciec jej Dawid. No więc była aktywna w Caritasie w Düren, także, że kiedy właśnie szukali teraz kogoś, komu by mogli pomóc, to ona wskazała, mówi, ja mam taką znajomą parafię, myśmy tam kiedyś bywali, zresztą by później wyjechali, i to są Staniszcze Wielkie, Zdrów Stanisz. No więc właśnie i przedziwne drogi pańskie prowadzą najpierw przez Staniszcze, nie Koronowskie, więc możemy się za bardzo powyższyć. I oprócz pani Fiewer, sprawami pomocy zajęli się dyrektor fabryki dywanów Karl Eselhaus i Antonius Hilhomersheim, taki asystent duszpasterski, charyzmatyczny organizator ofiarny Caritasowiec. Bez tego pana te nasze drogi pańskie nie za bardzo by się udawały. No i już mamy pierwsze transporty z Düren, oczywiście przychodzą do Staniszcz Wielkich. No, ale przeznaczone są nie tylko dla Staniszcz, ale dla parafii dekanatu dobrodzieckiego. Bo pan Hohenstein powiedział, no my musimy troszeczkę to tam szerzej zrobić. On włączył zresztą cały region Düren i zbierali te dary. No więc tutaj właśnie widzimy, jak ksiądz proboszcz Lothar tutaj asystuje, tam akurat coś tam rozorganizują. No więc, tylko że te transporty, które przychodziły do Stanisz, no to było trochę kłopotliwe, bo trzeba było tych kierowców, trzeba było przynocować, potem trzeba im troszeczkę coś pokazać z tego Śląska i powiedział, a wiesz, ty się zdziekam teraz, to ty się zajmij. No ja mam co zrobić, jak zdziekam, to ten. No i zaraz się zaczęło, niedługo. Jeden z tirów przywiózł 10 ton margaryny. Można obliczyć, kto tu jest dobry w rachunkach, ile to jest kubków. W każdym razie mamy taki schematyzm diecezji, parafii, ile jest ludzi. No więc ja to wszystko tak pozliczyłem i doszedłem do wniosku, że starczy od omów aż po niemowlaków po jednym kubku. No i podzieliłem to na parafię. To wtedy jeszcze Dobrocin do nas tutaj należał. No i tutaj także oczywiście po jednym kubku zostali ubogaceni
znany tutaj na pewno z nazwiska jeszcze, panie z Caritasu parafialnego, no i starsze osoby. Do trudności w zaopatrzeniu doszedł jeszcze tak zwany stan wojenny, jak wspomniałem już. Jedyną ulgą była możliwość otrzymania paszportu i rozpoczął się exodus, czyli porzucenie heimatu. I tutaj podam wam taką statystykę emigracyjną w Królnowskim. Sądzę, że to warto to sobie przypomnieć. W latach 57-87 do RFN lub NRD wtedy wyjechało 585 osób. To jest 23,5% parafian. Dalej, w 1987 121 osób, 14 rodzin. Najwięcej 988, 203 osób. I jeszcze więcej w 89 214, czyli 48 rodzin. Straciliśmy połowę mieszkańców w latach 1957-89. Na ogół w parafiach diecezji było 30%. W Królnowskim bardzo dużo. No i teraz początek, dalszy ciąg właściwie tej przedziwnej drogi pańskiej. Kolenda 1989 na 90. O czym rozmawiamy na tej kolędzie? No więc zostać czy wyjechać? Bo przecież posywają ci, co pojechali. Patrzcie wszystko, jakie tu są czekolady. Takie apelsiny widzieliście już. A to tam nawet pieniądze dostawają. To my jeszcze tu mamy zostać, czy mamy też jechać? No więc, ale wspomnieli też mądrzy, starsi. Proszę księdza, nasi przodkowie tak się narobili tutaj, żeby utworzyć to nasze co gospodarstwo, czy dom nasz, tak dalej. My tu zostaniemy. Ale niektórzy mówili, wie ksiądz, jednak no, byśmy tak chcieli też zobaczyć ten raj. No tylko my nie mamy kogo, kto by nas zaprosił, bo potrzebne by zaproszenie. No i wiecie, po kolędzie zawsze proboszcz coś mówi, nie? Jest tak? To ty ciszy jesteście, wystraszeni. No więc i powiedziałem w tym kazaniu po kolędzie, cieszę mnie, że jednak ja nie zostanę sam w Królnowskim, ale że wielu chce tu zostać, a do tego raju mamy przecież dwie parafie już partnerskie w Oktalu i w Dürem. Oni nam umożliwią, że tam pojedziemy do raju. No i tutaj macie pisane, kiedy to było. Luksusowy autobus z Szczody, z Rzędowic. Widać, nawet pisze tam Gott mit uns na boku. No, to był taki przerobiony autobus miejski. Potrzebowaliśmy do Dürem dwa dni. Bo na tej autostradzie to wszyscy nas mijali, szczególnie jak chodziło o podwórku. No więc zajechaliśmy do tego Dziury najpierw. No i tutaj teraz przedziwne są drogi pańskie. Po raz pierwszy. I tu może właśnie zaśpiewamy sobie, oto jest dzień na chwilę, na pamięć tu. Które prowadzą drogi do opatrznościowego spotkania w ministerstwie Bonn. Referat Pomoc dla Niemców w Polsce. Rząd boński szukał sprzymierzeńców w powstrzymaniu fali emigracji ze Śląska poprzez tzw. program Hilfen zum Bleiben. Pomoc do pozostania. No więc i to jest cała historia też. Przedziwna droga, jak w ogóle żeśmy tam pojechali do tego ministerstwa, tylko ja bym nie skończył dzisiaj przed północą, gdybym ja to wszystko opowiadał. Powiem tylko, że pan Hommelsheim, kiedy były kłopoty z tymi wizami z ambasady w Warszawie, on wtedy się zwrócił właśnie tam do tego ministerstwa, żeby nam umożliwił jak najszybciej dostarczanie tych wiz.
No i to zagrało, ale ci panowie w Bonn powiedzieli, jak przyjedzie ani Studiengruppe, tak nas tam przedstawia, ani Studiengruppe kommt aus Schlesien, no to byśmy ich chcieli zobaczyć też, posłuchać coś, jak im tam się wiedzie. Czy są bardzo wychudzeni, czy jeszcze normalni. No więc i dlatego właśnie tutaj musieliśmy z tego Dürren, w drugim chyba dniu albo w trzecim, już nie pamiętam, pojechaliśmy oczywiście autobusem podstawionym, takim no, kapitalistycznym, pojechaliśmy na kawę u ministra. I tutaj właśnie widzicie tego pana, widzi tam też w środku siedzi ksiądz Zylsen, ten dziekan regionu Dürren. No i nie wiem, te panie, które tutaj rozpoznacie, te trzy panie, które siedzą z boku, może są tu obecne, ale się wstydzą. No i stoi ten pan z prawej strony, który tam właśnie opowiada między innymi, jak to u nas wygląda. I co my robimy ze strony kościoła, żeby ludziom pomagać do pozostania. Ale był problem, ponieważ powiedzieli tam właśnie przy tym spotkaniu, proszę księdza, chcielibyśmy się jeszcze z księdzem spotkać w mniejszym gronie, bo ministerstwo ma pieniądze do tej pomocy właśnie dla Niemców w Polsce. Tylko właśnie potrzebujemy pośrednika takiego porządnego. Może by ksiądz jeszcze raz przyjechał tutaj do nas i omówimy to. No więc ja teraz miałem podjąć decyzję o kontaktach z rządem, przecież jeszcze byli rewizjoniści. Jeszcze komuniści byli przecież. Kwaśniewski chyba był prezydentem, czy kto tam wtedy wygrał wybory. No więc, a ja mam podjąć taką decyzję teraz. No więc znowu, ścieżki Boże mianowicie prowadziły do Freiburga. Tam był kolega, który był w seminarium, wyciepli go, bo znaleźli tam dwóch, trzech było takich na naszym kursie, którzy mieli książki niemieckie, za to ich wyciepli, między nimi ten pan Józef Pawliczek. No więc dzwoni do niego, telefonuje do niego, mówię, słuchaj, co ja mam robić, chcą nam dać pieniądze, mam robić projekt, na co? No ale teraz ja przecież nie mogę decydować bez zgody biskupa. A wtedy powiedział właśnie Józef Pawliczek, dwa tygodnie temu chyba zmarł, pisał o tym Wiolda. Błędnie tam napisał, ale napisał. No więc, że jak dają pieniądze, to weź. Trzeba wziąć. Tylko rób projekt, ale nie na całą diecezję, tylko na jedną region. No więc, a pośrednikiem przekazywaniu tych darów to będzie Caritas, bo musiał być pośrednik. No więc i tak zaczęło się te biblioteki Caritas. A przy tej okazji chciałbym tutaj, mam, znalazłem w aktach taki formularz, bo byłem w Biblioteki Boremusza w Kielcy przed wojną, 1935 roku. Widać tam, nie? No więc, dlatego, że w każdym parafii do 1945 roku musiała być parafialna biblioteka świętego Karola Boremusza. Biskup Nosol się chwalił, że całe jego wychowanie takie, on korzystał z tej biblioteki Boremusza w Rożcu. No więc to jest ciekawe, właśnie są podane, jakie mają książki, ile jest wypożyczeń, tak jak to właśnie powinien być. No więc i teraz wszystko już powiedzmy było na dobrej drodze, dostajemy ten projekt robiony oczywiście na środki przede wszystkim ochrony zdrowia, potem także chodziło o książki, no i książki także dla starszych osób. No, ale to zaczął się teraz ogromny, no, jakaś nagonica organizacyjna,
żeby to wszystko jakoś koordynować. I dlatego powstał w Królowskim, co powstało? No czytajcie. Nie macie okularów. Ośrodek koordynujący w Królowskim. Widzimy tutaj tą biedną plebanię, ale jest duża sala. No i jest, co ważniejsze, jeszcze sekretarka, która tam przez wiele lat się będzie zajmowała. Podobno mieszka na Hałaszowskim. No więc i przedziwne drogi pańskie po raz piąty. Potrzebujemy jakąś centralę. I to w centrum Opola. Tak jak Bonn jest centrala tych Romeus biblioteką całych Niemiec. No i szukałem w Opolu gdzieś jakąś wielką salę, czy jakąś tam ten, ale znowu nie przypadek, tylko przedziwne drogi pańskie przez księdza Hanika, który wtedy budował radio, powiadał, tam na zapleczu u mnie, tam są dwa domy do sprzedania, takie ruiny. Weźcie to, zróbcie wniosek do Bonn, tam możecie sobie wybudować centralną bibliotekę, a obok tego, ten dom, tam jest firma z Warszawy, która też to chce sprzedać, tam może być centrala Caritasu. No i widzimy tutaj, mamy ten stary dom, taka była ruina, taka 100 lat stara, ale jeszcze mieszkają rodziny tam. A w środku taka wiata, taka szopa taka. No i tutaj już jest potem ksiądz Hanik, to sekretarz biskupa Nosola, to załatwił, że pan Pogan był wtedy prezydentem, a Ratuś chciał się pozbyć takiej rudery. No więc, dlatego za nieduże pieniądze, zresztą też to wszystko zapłacili nam kupną tego gruntu i tych ruin Bonn. No i został nawet podpisany dekret przekazania Caritas diecezji opolskiej. Tego właśnie, tego obszaru, no i tych ruin. No i teraz potrzebna była plan budowy takiej centrali. Konkurs wygrało takie małżeństwo architektów. No i przedstawili budynek z betonu, strona od drogi, po lewej stronie tutaj widać to, jest, jak się coś ma, jest wycholona taka, a w środku tam właśnie, gdzie stoi tamten, ta szopa, tam zawsze było plana przejście i tam właśnie postanowiono, że będzie to przeszklone. Kurialna komisja to zatwierdziła, no i mieliśmy gotowy plan. Oni bardzo szybko tam zrobili to, oczywiście za dobre pieniądze, no ale to wszystko nam pomagało wtedy Bonn. No ale tu się zaczęła wojna na ulicy Szpitalnej, bo to jest ulica, która biegnie wzdłuż kanału tej młynówki w Opolu. Jedna z najstarszych ulic Opolu. No więc dlatego, że architekt wojewódzki powiedział, żadną ceną nie będziecie tam, taki szklany tam dom będziecie tam budować. To jest przecież zabudowa, należy do obszaru ścisłej ochrony konserwatorskiej. No i wojenna korespondencja tutaj macie, krótko. Do konserwatora 6 listów. Architekci do Tunżana 8. Konserwator do Caritasu 18. No i w ciągu jednego roku tych pism było 37. Odwołania, przypomniania i tak dalej. Więc wszystko robił ten cały konserwator, żeby nie dopuścić do tego, żebyśmy to wybudowali. Widzicie, jaka to ta ścieżka jednak nie była taka prosta. No, ale pierwsze zwycięstwo zezwolu na rozbiórkę starego domu. Tego tutaj mamy po lewej stronie, już tam są ruiny. A po prawej stronie to macie tam z tyłu, widać województwo, bo to jest tam właśnie naprzeciwko tej młynówki. No dobra, no więc to jest luty 96.
I teraz po roku, rok trwała ta walka, zwycięstwo tak, jest zezwolenie, ale skąd pieniądze na budowę? No więc jest taka świnka, to chyba coś z tego będzie. Ale teraz na pewno wy nie zgadniecie, w jaki sposób, drogi Boże, nas prowadziłem do pieniędzy. Do Ozimka, do szpitala. Dostaliście też tam kiedyś pieniądze? To byście zawsze byli zdrowi. Ale ja się dostałem. Bo nam podarował pan Hazelhaus stary Mercedes, taki bus, a on przez pięcie tam, jak stał w biurę, się wypalił w środku, więc trzeba było go remontować. Ja powiedziałem, no to my to tu zrobimy sami. No ale tak krótko mówiąc, w każdym razie, jak odbierałem tam z tego warsztatu ten mikrobus, trzeba go było troszeczkę przesunąć. No a był tylko ten szef i chłopak, no i ja miałem tak stać obok, więc też wziąłem chłop silny, ale nagle z ruch i tutaj po lewej stronie słyszę krzus. Coś tam pękło. Przepuklina. No więc doktor Jurosz mówi, nie ma rady, trzeba to do operacji. No i do Ozimka. Szpital, no tu elegancko wygląda, ale to był hotel robotniczy, który przerobiono na szpital. Warunki, no nie chcę tutaj przedłużać, beznadziejnie. W tym pokoju pooperacyjnym, gdzieśmy tam leżeli, 7 chłopaków. No i przyjechał, akurat na odwiedziny przyjechał pan Hazelhaus i pan Hohmannsheim. No i przyszli, no widzieli tę całą biedę. I co zrobił? Pan Hazelhaus wrócił do biura, napisał list do kanclerza Kohla. Opisał, jak te ci Niemcy w tym Ozimku cierpią. Jak to wygląda ta opieka socjalna, służba zdrowia. Pan Kohl, Helmut Kohl, posłał ten list do ministra spraw wewnętrznych, który się nazywał Schäuble. A ten dał nam znać, no przecież, słuchajcie, wy macie w Polsce macie 900 milionów marek do dyspozycji. Bogierek dostał 900 milionów pożyczki. No a ponieważ wiadomo było, że tego tam nigdy nie spłacą, Helmut Kohl i Mazowiecki postanowili tworzyć taką fundację. Czyli wracam jeszcze raz do tego zdjęcia. Tam właśnie od tego szpitala zaczęła się ta nasza przygoda dotacji i pieniędzy. No ale jak to było? No więc właśnie taka fundacja utworzono w współpracy polsko-niemieckiej Stiftung für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit. Tylko. Teraz się okazało, że w Warszawie w ogóle o tym nic nie wiedzą, niby. Ale był w oporu taki poseł Bronisław Wilk. Ja z nim miałem już kontakty, jakieśmy tam te wybory razem robili tam. Ja mówię, on był posłem, mówię, słuchajcie pan, proszę tam sprawdzić, dlaczego ta fundacja nie działa. Okazało się bowiem, że polska strona nie zamianowała zarządu. Miał być 5 z niemieckiej strony i 5 osób z Polski. Polacy, no po co będziemy się śpieszyć? Pieniądze nie leżą. No więc i teraz Wilk, ten nasz poseł opolski, on tam zaczął poruszać to. No i utworzyli ten zarząd i nawet jego też wybrali, jego też wzięli do tego zarządu. Także mieliśmy już teraz dostęp do tej Fundacji polsko-niemieckiej. I Helmut Kohl i Mazowiecki ustalili taki katalog, na co tych 900 milionów marek ma być przeznaczonych. A nie tylko tak, żeby to na lewo, na prawo szło, tylko no, przede wszystkim projekty służące pojednaniu. I między nimi służba zdrowia też. I obiekty kulturalne też, służące pojednaniu. No więc jak wszystkim się dowiedziałem,
No to byłem pewny, że mamy budowę biblioteki, wyceniono nam 1 200 000, mamy z głowy. No bo przecież no, jest 900 milionów. Marek. Ja no, tak wytłumaczył. Przez to, że była ta kłótnia pomiędzy tym, no i w każdym razie. Finanse wnioskowane, wnioskowaliśmy do tej fundacji 1 249 000. No więc, ale oni wszystko robili, żeby to odwlekać. A więc tutaj tych rozmów, tutaj macie i pism wysłanych, wyjazdów. Ja tam x razy byłem w Warszawie. No oni zawsze coś tam znaleźli, że ten, a przede wszystkim, że brakowało jeszcze tej zgody od konserwatora. No i tutaj w końcu tam dali 600 000, no i już mogliśmy, tutaj mamy już ten stan surowy. Obok to jest obecna centrala Caritasu, tam to był budynek z Warszawy, z jakiejś firmy, która tam robiła, coś tam robiła razem z tą wiatą, więc myśmy to kupili razem i jak budowałem tą bibliotekę, to równocześnie remontowałem tą centralną bibliotekę, bo ksiądz Drexler tam był na Wosławicach w Świętego Jacka. No więc tutaj mamy stan surowy z maja 99. No i przedziwne, drogi pański, po raz ósmy poświęcenie udało się. Było to 23 maja. Jedna z najpiękniejszych pieśni Adolfa. Wiem, chodźmy rekty uncerwać. Damy radę? Nasi finansowi dobrodzieje z tej fundacji, z tych 900 marek, no dostaliśmy tylko, wnioskowaliśmy 1 200 000, potem koszta jednak wzrosły na 1 600 000. No więc ta fundacja, ona w końcu przyznała 600 000 złotych, ale nie wypłacili tego. Nie wypłacili. Są szukali jakieś kroczki. Musicie pokazać, że macie pieniądze do końca, żeby wszystko ten, bo inaczej nie dostaniecie. No więc w każdym razie tutaj jeszcze raz przypomnienie rząd RFN-u, co nam, ile nam pomogło, i ta fundacja Nirmana. Bez tej fundacji, bez tej pomocy z Düsseldorfu, to byśmy nie poszli dalej. No i przedziwne, drogi pańskie, po raz 10, ogromna rzesza dobrodziejów rzeczowych, książkowych. Tu akurat Die Kinder aus Oberschlesien freuen sich und danken dem Goethe-Institut. Z Goethe-Instytutu z Krakowa dostaliśmy wiele razy piękne książki. No i teraz przedziwne, drogi pański, po raz 11 biskup opolski zarządził synod diecezji. Może pamiętamy jeszcze starsi, to jest takie małe jakby sobór. No i tam ten sekretarz zapomniał, że trzeba też tworzyć komisję od bibliotek. Tutaj się o tym zapomnieli. No więc ja powiedziałem, nie, tak to nie. I sami żeśmy utworzyli komisję i przygotowali odpowiednie statuty, które potem znalazły się też w tym uchwałach synodalnych. No i dalej teraz. Co to robiła tam ta biblioteka centralna? Już widzimy, jest wspaniale wyposażona. To wszystko są pieniądze z tej, nie ma, szyftą z Düsseldorfu. Piękne, drewniane regały. No tutaj ten recepcyjny stół. To tutaj jest w magazynie. Mamy metalowe
Regały tam jeszcze, jeszcze specjalny taki dział, szliście Volkszeitung. No potem też mieliśmy czasopismo oczywiście w bibliotece, czyli też tam chyba są jeszcze. No więc i przy okazji prosiłem tutaj panią bibliotekarz Zbawek, przypomnijcie nam, jak to wyglądała ta biblioteka Rita z Kolonowskim. No więc i tutaj właśnie jest krótka historia, ale tylko może tyle, że najpierw byliśmy tutaj w straży razem, ta karitasowa razem z tą gminą. No a potem jak już tam rady zrobić tam meble w sali, no to mieliśmy tam swoją, a gmina tam zresztą się potem przyniosła do szkoły. No i tutaj mamy te pani Urszula Badaszek, Krystyna Konieczko, pani Janina Lenart, Katarzyna Nuc, Jelena Morawiec i Gabriela Maniera. I w gazetce parafialnej pojawiały się zaproszenie do odwiedzenia biblioteki i ciekawych nowości. I mieliśmy także pierwszy tydzień dobrej książki, a do 2012 jedną z niedziel adwentu odbywały się niedzielę dobrej książki. Zdaje się, że pan redaktor Kern był też tutaj wtedy, jak w tym tygodniu, cały tydzień. No i teraz tak, widzicie, te drogi pańskie nie tylko sprzyjały diecezji, ale na tym korzystały przede wszystkim tutaj obecne miasto i gmina Kolonowskie, panu burmistrzu. O tym pamiętajcie, poczekajcie też za tych dobrodziejów. No bo tutaj gmina nawet ma bibliotekę Caritas, nie musi się starać o książki, dostawała. Ksiądz Lothar wybudował piękny garaż dla bibliobusu, za pieniądze też z MON. No i właśnie te bibliobusy aż po właściwie powinny jeszcze dalej jeździć. Najwięcej wypożyczeń było więcej jak w tych stacjonarnych bibliotekach przez te bibliobusy. No i tu teraz jeszcze jest druga sprawa. Znowu też drogi pańskie prowadzą nas do utworzenia stowarzyszenia Bibliotek Caritas imieniem świętego Karola Borromeusza. No dlatego, że powiedzieli mi, chyba jeszcze pan Kotysz wtedy był w województwie, był tam wtedy też. Powiedzieli mi, my wam dać pieniądze na kulturę, tak jak tam inne biblioteki dostają, nie, bo wy jesteście w Caritasu i diecezji. Musicie stworzyć stowarzyszenie swoje. No i przez wielkie tam różne ten, utworzyliśmy Stowarzyszenie Bibliotek Caritas imieniem świętego Karola Borromeusza. Ono stanowi podstawę prawną działalności Biblioteki Caritas. No a nazwa świętego Karola Borromeusza jest upamiętnieniem świętego papieża Jana Pawła, Karola Wojtyły i nawiązanie do 150-letniej tradycji bibliotek parafialnych Borromeus Biblioteki. Do komitetu założycielskiego. Umiecie tam czytać? Co? No jest jakiś N. Koston. To wiadomo, o kogo chodzi. Ty, Richter. Potem jest Antoni Hurek. Gabriela Maniera, ja jestem zdenerwowany. Ksiądz Lenart jest on tutaj? A miał być przecież. Ksiądz Andrzej Styra, Urszula Badaszek, jaka pani Mrochen, no i jeszcze jakiś ksiądz. Więc także ten, to stowarzyszenie, ono jest niejako podstawą działalności. I teraz druga sprawa. Znowu Duch Święty nam prowadził do tego, żeby jednak łączyć naszą pracę biblioteczną z tymi bibliotekami miejskimi i gminnymi. Ja miałem bardzo dobre kontakty z wojewódzką biblioteką, z miejską.
No i ustaliliśmy, że jeżeli oczywiście będą chcieli, że przy bibliotekach gminnych czy miejskich będzie dział Biblioteki Caritas. My damy takie książki, których oni nie mają, na przykład niemieckie. Dalej, religijne, których oni nie mają. A w zamian udostępnią nam pomieszczenie, regały i fachową obsługę. No i przede wszystkim dostępność do naszych skarbów przez 5 dni w tygodniu. Bo tak w parafii, no to tak raz w tydzień, albo 2 razy w tygodniu. No więc także tłumaczę na przykład zdjęciem biblioteki miejskiej w Dobrodzieniu, gdzie jest też działka. Musiał być napis, one musiały to prowadzić osobno, Biblioteka Caritas. No więc i tu jeszcze raz teraz przedziwne drogi pańskie, biblobusy. Tu już wspomniałem o tym i początkiem roku 1990 dwa busy, Mercedes 407 po 78 tysięcy D-mark z książkami zostały odebrane w Dürren. Jeden odstawiony do Dobrzenia Wielkiego, tam też wybudowano garaż, a drugi do tutaj dostaniesz. Ten biblobus potem z Dobrzenia potem został przeniesiony do Brożca. Biblobus szkoły. Dzieci szukają skarbu. Znowu taka była inicjatywa Ducha Świętego, żeby nawiedzić biblusami szkoły. Na podwórku szkolnym stoi, omówione oczywiście z kierownictwem, staje biblobus i przychodzi klasa z wychowawczynią, czy tam ten, zależy czy to jest katechetka, czy to jest polonista, czy ten. I tam dzieci mogą sobie wybierać książki. Na ogół niemieckie książki. No więc im, jeżeli sobie wypożyczyły taką książkę, która mi się podoba przeważnie, takie Bilderbuchy, no to wtedy, jeżeli w domu napisały te starsze klasy małe streszczenie, o czym to tam jest, a te maluchy, żeby nam namalowali tam coś, no to wtedy dostali nagrodę jedną książkę. I nawet Instytut Książki w Krakowie dał nam 40 tysięcy złotych na zakup właśnie książek na te nagrody dla dzieci. No i tutaj też oczywiście dzieci mogły wchodzić do środka tego biblobusu. No i po jednej stronie książki polskie, po drugiej stronie niemieckie. A pani Teresa, ona oczywiście pomagała. I bardzo ją prosimy teraz, żeby króciutko nam opowiedziała, jak to było, kiedy pierwszy raz jechali z tym biblobusem. Pierwszy raz to jest, każdy pamięta swój pierwszy raz. Mój pierwszy raz to było w styczniu 95 roku, straszna zima. Teraz takie zimy to tylko oglądamy w telewizji z czasów naszych wspomnień. Jechaliśmy wtedy trasę za Olesno, to była nasza pierwsza trasa. Zima, śnieg już za Dobrodzieniem, pierwsze samochody w rowie, tiry w rowie. Ja mówię, Boże, gdzie ten Pan Górek mnie tutaj wiezie o 3 po południu w taki śnieg? Czy będą jacyś ludzie na nas czekać? To chyba niemożliwe. Zawieźć. Zaspy śnieżne, ale jak się okazało, na pierwszym przystanku od razu znaleźli się ludzi, pełno dzieci, byłam zaskoczona tym. I cieszył się ten biblobus bardzo dużą popularnością. A najlepszym zaskoczeniem było to, jak dojechaliśmy na ostatni przystanek, bo dzisiaj pamiętam, to było Kozłowice, to jest trochę za Olesnem jeszcze. Kościółek drewniany w szczerym polu, koniec wioski. Ja mówię, no kto na nas tutaj będzie czekać? Śnieg sypie, nie widać nikogo. My podjeżdżamy, Pan Górek, bo to jeszcze Pan Górek wtedy jeździł jako kierowca, on już te trasy znał wcześniej, bo on już przede mną zaczynał. Nagle ludzie wyskakują i dzieci nie wiadomo skąd. Wszyscy zadowoleni, że bibliobus przyjechał i że zdążyliśmy na czas. To było takie miłe zaskoczenie i wtedy zrozumiałam sens tego, żeby jeździć z tymi książkami i rozwozić je po tych wioskach. Jeździłam 25 lat niestety. W tym roku nasze jazdy się skończyły, co jest bardzo przykre. Szczególnie dla tych starych czytelników, ponieważ 25 lat to spędziłam z tymi ludźmi
ćwierć wieku życia. Znam niektórych dzieci, które przychodziły jeszcze z babciami, były takie, o, później babcie same przychodziły, mówię, a wie pani, mój Florek się ożenił, za jakieś tam 2-3 lata babcia przywoziła w wózku swojego wnuczka, mówię, a to już jest syn od tego Florka, czy tam powiedzmy kogoś innego, także to są bardzo miłe wspomnienia. No i to dzięki właśnie księdzu Globiszowi i dzięki tym bibliobusom poznałam kawał świata, kawał tutaj tej opolszczyzny, nie tylko opolszczyzny, bo jeździliśmy nawet w rejon Gliwicki, Krupski Młyn, Wielowieś, tamte strony i wszędzie nas witali. Teraz ostatnio znowu miałam, no w tamtym roku jeszcze też chłopaczka, który kiedyś przychodził z rodzicami, rodzice czytali, on czytał. I 2 lata temu, w tamtym roku, przyprowadził ze sobą swojego znowu takiego szkraba i było widać, że jest taki zainteresowany tymi książkami i czytelnictwem, także czytelnictwo, wiadomo, to jest w rodzinie, to się chyba z mlekiem matki wysysa, ale niestety. Dostaję telefony jeszcze ciągle od tych babć, kiedy pani przyjedzie, kiedy pani do nas zawita i to nawet niektóre takie, że z takimi groźbami. Niech nam pani natychmiast odpowie, kiedy będzie biblioteka. Nic nie mogę powiedzieć, bo niestety nasza działalność jest w tym roku zawieszona. Podobno to jest skutek pandemii, nie ma pieniędzy, nie ma środków. Tyle mogę powiedzieć. Pan redaktor, naczelnie on pomoże. Zobaczymy, co się da. Dobra, da nawet robić. Dziękujemy. Dziękujemy pani. No więc, przedziwne, drogie Państwo, po raz 17 działalność kulturalna. Co to robiła ta Centralna Biblioteka Caritas Opole? No więc nie tylko dobre wrażenie, ale były zaproszone szkoły, młodzież, żeby się zapoznał z biurami. Były takie lekcje biblioteczne, jak to się robi, konkursy różnych literatów. Pamiątka była też książka. Ubogacająca bibliotekę domową. Bardzo mi zależało, żeby jednak ci, nasze młodzież, żeby coś zabrało ze sobą też, bo to wtedy, jak ktoś z domu taka książka, no to prędzej czy później jednak ktoś do nich zagląda. Mieliśmy bardzo dużo tych książek, zwłaszcza niemieckich, z dawnych, ale nie tylko. Śpiewamy. Jak ktoś chce, to niech stanie sobie, a nie to się dzisiaj do nic widać. Po raz 18 spotkania literackie, to znaczy moją intencją było, żeby zapoznać nasze społeczeństwo, no szczególnie Opole oczywiście, ale nie tylko, no z tym bogactwem uczonych, literatów, pisarzy, no książki. Wojewódzka Biblioteka i to miejsce oczywiście, oni propagują u polskich swoich tę rację oczywiście. A jeżeli chodzi o nasze bogactwo śląskie, no to jesteśmy my na tym. Więc dlatego tłumaczę teraz tak, zaraz zobaczymy, to jest zagadka. Kto zbierze 5 punktów, dostanie fajną książkę. Pierwszy punkt, kto to jest? Karol Szodrok. Co? Karol Szodrok. Szodrok. Szodrok, tak. Kto to pierwszy powiedział? Dobra, no więc teraz dwójka, kto to jest? Tylko ktoś tam już, zdaje się, tam masz ciągle jakoś. No, kto to jest? No drugi Eichendorf. Młody Eichendorf, tak. Młody Eichendorf, jakieś mam. No i trójka. No, to powinniście wszyscy wiedzieć. Nie wiedzą. Za małe to nawet w niedzielę nie będzie nudów zupy. Ani klusków śląskich. Wprawdzie
nie pochodzi tutaj ze Śląska, ale przecież mieszkał w Adlindorf, w Jagnitowie. To jest... tam, w tym wypadku trójka to jest Goethe. To jest Goethe. A tutaj ten następny, czwórka, to jest Hauptmann, tak. Piąty. No. No ja, wyście jeszcze są wszyscy zdrowi psychicznie, dlatego jeszcze nie byli w Polnicach jeszcze. Biskup Nathan, budowniczy miasteczka samarytańskiego. Biskup Nathan. Szóstka. Kto to jest? Jeden z najbardziej zasłużonych kapłanów tutaj na Śląsku. No, ksiądz Józef Kubis budował chyba ile kościołów? 6 albo 7. Te wszystkie kościoły tam wokół to właśnie są przez niego budowane. 7? Ksiądz Pieksa. Ksiądz Pieksa, tak jest. 8? Taki bardzo uczony doktor, ale wodny. Byliśmy, no, w Szagaldo, w Jeseniku. Jak się nazywa? Nie słyszę. No a macie każdy w domu przecież teraz. No Prysznic, czyli Wincenty Prysznic. Taki wunderdoktor, ciekawy, arytmatyczny chłop, który potrafił, no doszedł do tego, że potrafił bez wad spojrzeć na człowieka, przyglądać się i rozszyfrować choroby. I leczył wodnymi sposobami. Fragalno, czyli jest teraz Jesenik, jest tam duże sanatorium Prysznica. I stąd polska nazwa Prysznic. Od tego właśnie, tego Wincenty Prysznica. No, 9. Kobiety. No? No, Hanyskę czytaliście wszyscy chyba, nie? Tak. Czy nie? Tak. Jest ona, są te książki Hanyskie tam w tym bibliotece tutaj? Wszystkie? No, oby. To jest Helena Buchner, ta autorka. Kziona. Skąd ona była? Kijowy, tak. No niestety już nie żyje. No i potem 10. No to możecie, ale mieliśmy też o nim pogadankiem. To jest der Panzergeneral Hyacinth Strachwitz. Ostatni właściciel Kamienia Śląskich. On, no to był wybitny ten przez Polaków mniej lubiany, no bo jak powstańcy zajęli kamień, no to zorganizował oddział i będzie myślany. No więc to jest 10. taka myślana, muszę popatrzeć, jak dalece jesteście uświadomieni, a jeżeli są braki, no to tutaj po to jest Biblioteka w Kolonowskim razem z panem dyrektorem Józefem, żeby te braki nadrobić. Dobra? Tak. I jedziemy dalej, już jesteśmy prawie koniec. Przeciwne drogi pańskie, obcowanie świętych. No i tu znowu będzie pytanie, bo wy jesteście przecież bardzo uświadomieni. Jakie jest najważniejsze dział w Bibliotece Katolickiej? No. Jakie jest najważniejszy dział w Bibliotece Katolickiej? Jak ja przychodziłem do tych naszych bibliotek filialnych i mówię, a jakie książki byście tak przede wszystkim potrzebowali? No to na ogół była jedna odpowiedź. Jaka? No? Nie, żadne romany. Oni wiedzieli, jak ksiądz przyjdzie, to nie romany. O świętych, żywoty świętych. I dlatego też wszystkie biblioteki dostawały te właśnie żywoty. Rzeczy świętych są wspaniałe, są opracowania i ten. No więc dalej. Z pewnością w każdej rodzinie jest jaka książka? Biblia. To?
Pismo Święte, Biblia. No Biblia, no oczywiście, no nie wiem, tylko czy ona jest chyba gdzieś bardzo zakopana, czy zakurzona, no nie, dobra. W książce można znaleźć wywiad w tej mojej, wywiad z biskupem arcybiskupem na temat czytania. Warto sobie to przeczytać. Ja kiedyś usiadłem i prosiłem go, żeby mi odpowiedział na pytania właśnie, jak zacząłem czytać, co najbardziej lubię, czy się męczy, czy i tak dalej. Więc takie właśnie bardzo praktyczne uwagi na temat czytania. To jest na stronie 123-125, można to by otworzyć. No jest także odezwa, nawet list pasterski biskupa Mosola na Adwent. Więc on zachęcał, prawda, żeby jednak teraz właśnie w Adwencie i ten. No i odpowiada też przygodę z książką, z scenikami niemieckimi i polskimi pociągu. Kto to czytał? Bo to wszystko też jest w biuletynie bibliotek. No to wam powiem tak wyjątkowo, krótko. On był u wujka w Norwegii. I akurat wyszła książka późniejszego papieża Benedykta, czyli biskupa Ratzingera, takie dzieło standardowe. No oczywiście w Polsce tego nie mógł dostać, a tam w Kopenhadze chyba poszedł do księgarni jezuickiej i tam była ta książka. No więc prosił, żeby ją zostawić, bo musiał najpierw zebrać jakieś pieniądze, no i kupił. No i teraz wraca pociągiem i kontrola. Urzędnicy NED-owscy, bo jak wjechał pociąg na stronę ND, znaleźli książkę, rekwirują. Nie wolno wozić, czy wozić, czy wywozić, mieć książki religijne. No więc on błaga, mówi, nie, ja potrzebuję, to jest tamten. No nic, zabrali ją. Nie, nie zabrali, bo on ją wyrwał. Sam ten, nie dał ją. No i powiedział ten niemiecki celnik, i tak cię zabierze polski celnik. No i rzeczywiście, jak potem przyszedł w Berlinie na ten pociąg do Lublina chyba, no to też polscy celnicy mówili, a gdzie jest ta książka? No i zabierał ją. Ale tak na boku, żeby ten drugi, który był razem z nim, nie słyszał, mówił, proszę tam zajrzeć do toalety. I powiada, jak tylko pociąg ruszył, on biegiem leci do toalety i rzeczywiście tam leżała schowana książka i w ten sposób ją przelecił do Polski. No i tutaj teraz już pomału kończymy. Część druga, kronika. Książka jest na trzy części podzielona. No więc druga część to jest kronika, biuletyn Biblioteki Caritas. Tu jest też opisane, dlaczego powstały te biuletyny. Po prostu potrzebny był organ formacyjny, informacyjny. I to na ogół w każdej parafii powinno to być, chyba że wyrzucili to. Tak samo w każdej bibliotece. W setnym numerze nawet wymienione są punkty omawiane tematy. Jest dla nas dzisiaj kopalnią wiedzy. Moje redakcyjne słowo końcowe też można znaleźć w numerze 2010. No i teraz króciutko jeszcze Biblioteka Centralna Caritas Eichendorfa na pielgrzymce. Jaka to jest pielgrzymka? No, oczywiście na Annabergu. A po lewej stronie? No to już ta pierwsza. Jak pierwszy raz jechaliśmy z bibliobusem na Mitte Heidenwaldrat, to potem po mszy świętej, to pan Tyson tam chyba ten organizował taki festyn przy pomniku tam na dole. No i tam właśnie stoi też nasz bibliobus i zaprasza też oczywiście ten. A tu po prawej stronie, no potem w późniejszych latach, to na ogół stawaliśmy przy domu pielgrzyma, najpierw na placu, potem przy domu pielgrzyma, w
Tutaj są rozłożone książki, które można za złotówkę kupić, bo są już tam śladami naszego patrona. No więc odbywaliśmy też wyjazdy studyjne. Tutaj mamy, po lewej stronie odwiedzamy naszego patrona. Kto zgadnie, gdzie to jest? To lewe zdjęcie? To pierwsze. No to jest pomnik Eichendorfa, a z tyłu jest kościół w Lubowicach. Tam, gdzie się urodził. Tutaj, po prawej stronie, pomnik Eichendorfa, gdzie umarł, czyli gdzie? No tak nic, jak te pierwsze tutaj rzędy, to nic nie mówią. Nie słyszę tam. No, no gdzie umarł Eichendorf? Gdzie jest jego grób? No w Mysie, oczywiście. Tu jest, są te płyty nagrobkowe, są. Nie ma takiego pomnika jakiegoś okazowego, jak my jesteśmy przy. A tutaj po lewej stronie, tutaj ten zamek, to jest zamek Eichendorfa w kuchelni, obecnie po stronie czeskiej. Kiedyś to należało do powiatu raciborskiego. No i jeszcze tutaj króciutko rozśpiewana rodzina. Kiedyś śpiewaliśmy przede wszystkim, mieliśmy spotkania takie właśnie śpiewne. W Adwencie, w maju i zgadnij jeszcze kiedy. No, Adwent z Eichendorfem. No, jest wielozyczne kolędowanie ze starostą. To jaki to jest starosta? No, Laka Opolski, tak. No i tutaj po prawej stronie humor. Humor chrześcijański, a więc też musiał być wesoło. No moglibyśmy też jeszcze coś wesołego zaśpiewać, ale czas ucieka, bo już was goni. No i na zakończenie ważne przesłanie od świętej Anny z Olesna. A księdza Waltra nie ma. No, to ci też jest. Powiedzieliście, że on się złosił. Powiedz mi, co czytasz, opowiem ci, jakim jesteś. Jego artykuł Biblioteka w parafii jest na stronie 129 w książce. Wielce czcigodny kusto świętej Anny, Walter Lenner. No i o, to możemy zaśpiewać teraz Te Deum. Ciebie, Boże, wielbimy przynajmniej jedną. Ale to wtedy stanie. Bóg zapłacz, dziękuję za cierpliwość, że nikt nie zasłał. No więc, żeście słabo odpowiadali, mimo wysłuchania. Ksiądz Probosz zna moją zamiłowanie albo taki pociąg do historii. Probosz tam przytoczył w książce i tu na prezentacji taki dokument biblioteki z czasów tam międzywojennych, 1935 roku, z parafii Kielcza. I chciałbym, żeby Probosz powiedział, czy może natknął się na coś podobnego z niż wielkich parafii. Czy tylko taki dokument jest z Kielczy? I jeszcze mam drugie pytanie, albo takie właściwie to jest taką potwierdzenie, czy proboszcz potwierdzi, nie jestem przygotowany, ale gdzieś, jak szukałem różne materiały, spotkałem taki bibliobus, też z okresu właśnie międzywojennego. Gdzieś na Śląsku też takie jeździły, takie zdjęcie gdzieś tam widziałem. I ciekawiło mnie to, czy tu, na naszym terenie, w tym okresie właśnie międzywojennym do 1945 roku, też takie bibliobusy niemieckie były. Za niemieckich czasów były na ogół, tak jak dzisiaj w Niemczech, na ogół były biblioteki kościelne i były kierowane przez Boromeusferę, to była centrala, która dostarczyła, ten szkoliła i tak dalej.
No potem Hitler oczywiście to tam zaczął ograniczać, ale ten i są też oczywiście potem też były nie tylko te kościelne, ale były także już tam gminne, no to zależało jak to się rozwijało. Ale kardynał Bertram, on wydał takie zarządzenie, że musi być, w każdej parafii musi być biblioteka Boromeus, Boromeus Ferrari. No dlatego, że system napistowski najpierw nakazał wszystkie książki pochodzące od żydowskich pisarzy spalić, wyrzucić, nie można było otrzymać. No potem oczywiście kazali też usunąć książki religijne. No i wtedy kardynał Bertram, żeby jednak był jakiś to antydotum, żeby ten dlatego kazał proboszczom, że muszą być i musieli pisać sprawozdania. Zresztą to było bardzo dobrze zorganizowane tutaj dla Śląska, tą centralną Boromeus to było w Gliwicach. Nie więc na przykład ktoś chciał się szkolić, jakiś no to oni szkolili w Bonn. Tak samo dostawali listy książek do wybrano, żeby wiedzieli, jakie mają, powiedzmy sobie, zamówić. Dostali przez też centralny Bonn, oczywiście podając ich pieniądze, te książki. Na ile te kontakty, które tutaj powstały, dzięki były mieszkance naszej gminy, Staliż Mały, później to się rozszerzało, na ile one wpłynęły choćby na taką kwestię, jak powstanie Caritasu Diecezji Opolskiej. Bo to jest też kawałek historii, o której chcielibyśmy coś usłyszeć, bo wiem, że był tutaj aktywny udział właśnie tych ludzi, o których ksiądz mówił. To znaczy, Caritas oczywiście jest tak stary jak Kościół. I tak samo tutaj na Opolszczyźnie, w diecezji opolskiej, po wojnie, był Caritas, każdy, zależy, był duszpasterz od Caritasu w Kurii, były te grupy caritasowe. No więc, ale potem komuniści, oni zlikwidowali. Ten Caritas kościelny został zlikwidowany, czy zakazany. Jako organizacja została zlikwidowana. Dopiero jak zaczęły napływać te pomocy, tam te transporty, no to wtedy no, trzeba było zebrać ludzi, którzy by to dzielili, którzy by tym się zaopiekowali. I dlatego przy każdej parafii wtedy powstawały te zespoły karytasowe. No a już potem, jak już nastała wolność, no to wtedy to już tam było troszeczkę już bardziej normalnie, tak jak to teraz jest. Jak łatwo było, albo jak trudno było łączyć działalność, pracę, posługę proboszcza z takim wyzwaniem jak tworzenie Caritasu, biblioteki Caritasu, koordynowaniem całej tej pracy? No więc to ja się sam pytam. To ja sam. To są właśnie te przedziwne rzeczy. To znaczy bardzo dużo mi pomogło oczywiście znajomość języka. I jako pierwszą też taką pomoc dostaliśmy dla każdego dekanatu maszynę elektryczną do pisania. No potem także już dla Caritasu komputery, mieliśmy szkolenie komputerów. No a ja potem powiedziałem księdzu biskupowi, ja nie mogę, nie można wielu panom służyć, dlatego ja proszę, oddam te wszystkie moje tam zadania, które są należne do diecezji, a chcę się poświęcić dla parafii. No i wtedy biskup, no to wybierz sobie, możesz sobie wybrać wikarego. No mówię, ale jakiego? No to możesz wybrać. Ja mówię, nie znam tych młodych księży. No i wtedy spotkałem się z Mroza. On był ojcem duchownym w Nysie. Mówię, słuchaj, no ty znasz młodych księży, to był uważa, że musi mieć po niemiecku, że jest aktywny. I ksiądz Mróz, teraz obchodził 50-lecie, wnet tutaj wróci do was. No więc powiedział,
Ja mam takiego, ale ci go nie dam. Mówię, a kogo? No, nazywa się Walter Lennart. A mówię, ile lat on jest u ciebie? 7 lat. No, mówię, to już przypadło, to już będzie mój. No, i w ten sposób przyszedł właśnie ksiądz Walter Lennart, obecny proboszcz. Olesznie przyszedł tutaj do nas, no i ja myślałem o nim jako swoim następcy. No tylko święta kuria, oni jednak myśleli inaczej, nie bardzo tam szli tymi drogami pańskimi, no bo potrzebny był tam kierownik finansowy w seminarium, no to go posłali do Opola po 2 latach. Ledwie się tutaj robił, to już zaś tamten, potem przyszedł inny, Andrzej Styra znowu, tego zaś poznali po 2 latach na kur. No więc, tak się, gdybym ja zawsze napisał trzecią jeszcze książkę, to by było raczej niewskazane. Proszę Państwa, czy są jeszcze jakieś pytania? Kiedy będzie trzecia część? To jednak może to pytanie, kiedy jednak ta trzecia część będzie? Wie co? Czy będzie jeszcze, czy kiedy będzie ta trzecia część, ta niewskazana? No nie, to nie było. To ja bym zgrzeszył wtedy. Ja chciałbym podziękować za to, że księdza dzisiaj drogi pańskie zaprowadziły tutaj do Kolonowskiego, że mogliśmy mieć okazję zapoznać się z tak ciekawą historią. Myślę, że dla wielu z nas to jest taki trochę podróż do przeszłości, że mogliśmy co zobaczyć, co mieliśmy również częściowo uczestniczyć w tych różnych wydarzeniach, mniej lub bardziej. Dla tych, którzy no tu na przykład nie mieszkali albo są młodsi, to myślę, że to jest okazja, żeby te czasy poznać. Na pewno były zupełnie inne niż w tej chwili, ale pozostają na pewno bardzo mocno w naszej pamięci. A tym bardziej, że teraz jest książka i będziemy mogli nie tylko bazować na tej pamięci, która jest krótka i ulotna, ale za każdym razem sobie spojrzeć do tej książki i wiele rzeczy, szczególnie też zdjęć tych osób, które można czasami już się gdzieś tam wypadły z pamięci, do nich wrócić. Tak, bardzo dziękujemy. No i życzymy wielu, wielu łask Bożych, dużo jeszcze zdrowia. Taki duży koszt. No chciałbym... Bo możemy go zanieść. Ja jeszcze pozwolę sobie powiedzieć 2 zdania, bo ksiądz przyniósł tą książkę do nas, do Biblioteki i Centrum Kultury w momencie, kiedy mnie nie było w pracy, nie? I zastaję tą książkę na biurku i myślę, co teraz robić? I tak myślę, nie. Musimy księdza Wolfganga do nas zaprosić, bo on jest nasz. Dziękujemy bardzo.